Witam Państwa, to jest program Republika po południu, a ja nazywam się Marcin Bąk. Naszym gościem w tej części programu jest pan Patryk Jaki, eurodeputowany Solidarnej Polski. Dzień dobry. Witam pana i witam państwa. Przejdźmy do spraw, które dręczą wielu naszych Polaków, wielu naszych rodaków, którzy myślą o Polsce, o tym, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku. Kwestia KPO, tych środków, które powinniśmy otrzymać według zapewnień już dość dawno temu, wisi wciąż na włosku. Jak twierdzą niektórzy komentatorzy, my tych pieniędzy nie zobaczymy w tym roku, a jest bardzo wątpliwe, czy zobaczymy je w przyszłym. Takie głosy nieoficjalnie słyszałem też z kręgów obozu Zjednoczonej Prawicy. Jakie jest pana zdanie, panie pośle? Zobaczymy te pieniądze, czy ich nie zobaczymy? Moje zdanie jest takie, że wiele zależy od nas. Mhm. Mianowicie, jeżeli my znajdziemy lewar na Niemcy polityczny, to wtedy te pieniądze dostaniemy. Jeżeli go nie znajdziemy, to nie dostaniemy. Musimy rozumieć, że do tej pory, że po prostu Niemcy mają swój metaplan, to znaczy chcą dojść do ponownego porozumienia z Rosją i to, co się dzieje na Ukrainie, traktują jako problemy przejściowe. Oni zbyt wiele zainwestowali w całą, żeby stworzyć swoją gospodarkę opartą na konkurencyjnej cenie gazu. Do tego bez porozumienia z Rosją nie będą rządzili Europą. Oni traktują Polskę jako taki element swojego... swojej ziemi gospodarczej, którą mogą kolonizować. I dla nich perspektywa, że Ukraina mogłaby w jakiejś formie wygrać wojnę i dogadać się z Polską, to znaczy stworzyć coś podmiotowego, a nie tylko ziemię, którą oni mogą orać, to jest po prostu katastrofa. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie utrata tego gazu z Rosji, to jest podwójna katastrofa. W związku z tym oni zrobią wszystko, żeby Polacy nie dostali już żadnych pieniędzy, bo Polacy urośli za bardzo w ich mniemaniu i to im popsuje wszystkie plany. I to, czy my dostaniemy te pieniądze, zależy tylko od nas. Czy my będziemy w stanie znaleźć narzędzia polityczne, które spowodują, że zmusimy ich do tego, żeby wypłacili nam pieniądze, które nam się należą, bo chciałbym, żeby wszyscy bardzo dobrze zrozumieli, że tu już dawno nie chodzi o merytoryczne argumenty, o to, czy tam gdzieś jest praworządność, czy praworządności nie ma, o to, czy ktoś przestrzega jakieś zasady, czy nie. Nie, to jest po prostu twarda walka dyplomatyczna, a to wszystko, że ta historia rzekomo, że w Polsce nie ma tolerancji, to jest tylko zasłona dymna do prawdziwych interesów. I ja podam dowód na tą tezę. Mianowicie przecież nam blokowano w ogóle nawet ogłoszenie, że mamy dostęp do tego KPO przez wiele miesięcy, ale nagle von der Leyen przyjechała do Warszawy, żeby ogłosić, że otrzymujemy te pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że Polska po raz pierwszy od dawna użyła dwóch wet. Mianowicie zawetowała dwa podatki ważne dla Unii, to znaczy podatek korporacyjny i podatek tak zwany CBAM, bez którego nie mają spiętego budżetu, żeby spłacić KPO. No i nagle się okazało, że pani von der Leyen już chce się w Polsce ogłaszać KPO. Przyjechała, ogłosiła, Polska puściła te dwa weta i znów robią problemy. Ogromnym błędem było puszczenie tych dwóch wet. Moim zdaniem trzeba było je trzymać, dopóki pieniędzy nie wypłacą. Dlatego odpowiadając na pana pytanie, wszystko zależy od nas, czy my wreszcie zrozumiemy, czy polski rząd wreszcie zrozumie, że trzeba zacząć grać twardo z Niemcami. No bo jeżeli nie, to oni dalej będą nas wodzili za nos i będą nas ogrywali. Z tego, co pan poseł mówi, dwa oręże z naszego arsenału już wypadły. Te dwa weta, którymi można było w jakiś sposób wywierać presję na Niemcy w gruncie rzeczy, bo z pańskich słów wynika, że tak naprawdę władze instytucji unijnych to są Niemcy, tak, które na różne sposoby próbują opanować Europę. Czy mamy jeszcze jakieś argumenty, którymi możemy się posłużyć w takiej właśnie sytuacji, jak pan poseł zarysował? Dwa weta ważne dwa podatki ważne dla Unii Europejskiej. Możemy to zablokować, możemy czegoś w zamian żądać. Czy coś takiego jeszcze nam zostało? No w tej chwili, jeżeli chodzi o weta, no to już nie chcę dokładać do ognia, no ale przecież mamy najważniejszy lewar, to znaczy kwestia gazu. To Polska się dobrze zabezpieczyła, jeżeli chodzi o gaz, to Niemcom brakuje gazu. No i jakby dochodzą do mnie jakieś nieprawdopodobne informacje, że nasza minister środowiska miałaby się zgodzić na to, żeby Polacy zgodzili się na redukcję zużycia swojego gazu w ramach nowego rozporządzenia.
No to gdyby tak się miało stać, no jeszcze nie widziałem ostatecznej wersji tego rozporządzenia, ale widziałem tą pierwotną, no to gdyby miało się stać na to, że Polska się na to zgodziła, no to mi już ręce. Panie pośle, doprecyzujmy jedną rzecz. Mówi pan o rozporządzeniu w tym momencie polskim, na terenie Polski, że miałoby takie rozporządzenie być u nas wydane? Nie, ja mówię o rozporządzeniu. O rozporządzeniu europejskim, komisji. O rozporządzeniu europejskim komisji, które jest przygotowane do tego, aby pod koniec tego roku, do marca przyszłego roku zmusić kraje wszystkie, żeby zmniejszyły redukcję gazu o 15%. A w ten sposób Niemcy będą miały możliwość podkupywania tego gazu, będą miały większe możliwości, będzie większa podaż i w związku z tym będą miały możliwości uratowania siebie. No ale problem polega na tym, że Polska w tej sprawie dysponuje prawem weta, to wynika po prostu wprost z traktatów. No jeżeli my nie walczyliśmy o taką podstawę prawną, o takie informacje do nas dochodzą, no to mi już ręce opadają, co mam więcej powiedzieć. A jak to wygląda od strony prawnej na chwilę obecną? Czy to rozporządzenie musi być przyjęte jednomyślnie przez wszystkie kraje, czy też większością? Czy to rozporządzenie, wszystko co dotyczy wpływu na polski miks energetyczny i na to, w jaki sposób Polska uzupełnia sobie energię jako strategiczny sektor bezpieczeństwa wpływający na miks energetyczny, jest podejmowane w procedurze jednomyślnej, to znaczy Polsce przysługuje prawo weta. To rozporządzenie, o którym mówię, ma podstawę prawną ze 122 TFUE, to znaczy kwalifikowana większość w ramach zwykłej procedury. No jeżeli Polska się na to zgodziła, no to jest po prostu ogromny błąd, no ale zobaczymy. No, ja czekam na wyjaśnienia też dokładne w tej sprawie Ministerstwa Środowiska, ale pan pytał, już zostawiając tą sprawę, zobaczymy jak tutaj będzie, natomiast zostawiając tą sprawę, jak pan mnie pyta, jak zdobyć te pieniądze, to tak. To znaczy szukać takich naszych przewag i je wykorzystywać. To są jeszcze przewagi, które Polska w sposób oczywisty ma, ja nie mogę ich mówić na antenie, no ale każdy rozumie, gdzie Niemcy mają w Polsce swoje interesy i należy zacząć to wykorzystywać. Mhm. Czyli według pana to nie jest jeszcze sprawa przekreślona, Niemcy nie będą nas, czy może i będą, ale możemy wyrwać się z tego szantażu Komisji Europejskiej, a tak naprawdę Niemiec, i mamy jeszcze pewne narzędzia, żeby to wykorzystać. No zobaczymy, jak nasza dyplomacja, jak rząd zadziała w tym kierunku. Chciałbym rozwinąć jeszcze wątek poruszony przez pana posła. Chodzi o tą sympatię wyrażaną na różne sposoby, po cichu i czasem też na głos przez Niemcy dla planu rosyjskiego, żeby się jak najszybciej z Rosją dogadać i nie wspierać Ukrainy. Z drugiej strony powiedzą eksperci od militariów, że jednak jakiś sprzęt niemiecki na Ukrainę dociera. Przede wszystkim najbardziej chwalone pancerhaubice 2000, które dotarły. Ukraińcy twierdzą, że to jest bardzo dobra broń. Ta broń już walczy na Donbasie. Więc jak to jest naprawdę z postawą Niemiec, z czynami, z hasłami wobec Ukrainy? Nie, no to jeżeli chodzi o tą twardą broń, to owszem dotarło, ale dotarło chyba tam 10% tego, co miało dotrzeć, bo reszcie brakuje oprogramowania, amunicji czy tam czegoś. Zawsze znajdą jakieś wyjaśnienie. Bo zatem pamiętajmy, że Niemcy formalnie należą do NATO, formalnie są, odpowiadają za prawie 20% PKB Unii Europejskiej. No i to, że wytworzyły mniej wartości przekazanej Ukrainie niż tam Polska czy państwa bałtyckie, no to chyba mówi samo za siebie. I to jeszcze według jakichś tam niedawnych wyliczeń samego niemieckiego instytutu w Kolonii bodajże, ale to nie jestem pewny. W każdym razie to pokazuje, że no Niemcy robią wszystko, żeby coś tam wykonać, jakieś gesty, no ale nie przekazać tyle, ile mają potencjału. No pamiętajcie też, że oni nam jeszcze obiecali Leopardy za przekazanie czołgów w Ukrainie i do dzisiaj ich nie ma. W związku z tym, no, gdyby miały dobrą wolę Niemcy, to patrząc na ich potencjał, to powinni Ukrainie przekazać tyle broni, że ich pozycja strategiczna w konfrontacji z Rosją byłaby całkiem inna. A jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości co do intencji Niemiec, to wystarczy spojrzeć na spór dotyczący transportu towarów do Królewca, do Kaliningradu. Litwa zablokowała dostęp handlowy do tego miejsca, zgodnie zresztą z wolą większości państw europejskich, a Niemcy wymusiły na Litwie, żeby to embargo znieść w interesie Rosji. No i to się działo kilka dni temu. No to jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, w czyim interesie działają Niemcy, czy bardziej państw środkowej Europy, czy Rosji, no to powinno go wyleczyć ze wszystkich tego.
Gdy mówimy o Republice Federalnej, od czasu do czasu wraca temat reparacji wojennych, których Polska niestety nie otrzymała po II wojnie światowej, chociaż procentowo byliśmy chyba jednym z najbardziej dotkniętych tą wojną państw. Straciliśmy ogromną ilość obywateli, ogromne straty materialne i nie dostaliśmy tak naprawdę nic od sprawców. Temat reparacji wojennych znów wrócił, pojawił się w wypowiedziach przedstawicieli rządu, pojawił się w mediach, ale sceptycy zadają pytanie, no i co z tego? Wraca co kilka lat. Znów, czy mamy jakiś lewar, używając pańskiego określenia, żeby te reparacje jednak spróbować od Niemców wyegzekwować? Krytycy zadają słuszne pytanie, co z tego, że temat wraca, skoro nie możemy go dociągnąć, ale moim zdaniem nie możemy go dociągnąć, nie mogliśmy dociągnąć do tej pory nie dlatego, że nie można tego zrobić, tylko dlatego, że po prostu to było do tej pory tylko gadanie, a nie było działania. I być może pierwszy raz wreszcie będzie działanie, bo pamiętajmy, że no Niemcy, kilka państw zmusiło Niemcy do wypłaty odszkodowań. Co prawda nie nazywają tego reparacjami, tylko jakąś tam pomocą, prawda? Żeby nie tworzyć precedensu, tak domyślam się, że Niemcy jak ognia boją się określenia reparacje, żeby się nie otworzył worek z reparacjami. Tak, no ale wypłaciły tam dziesiątkom państw jednak te odszkodowania. Za pierwszą wojnę jeszcze wypłaciły całkiem niedawno. No, w związku z tym no, Polska akurat, jak pan zwrócił uwagę, Polska ma akurat szczególne prawo do tego, bo nie tylko, że tak jak pan zauważył, straciła największą ilość swoich obywateli w stosunku do wielkości kraju. To byliśmy państwem numer jeden pod tym względem strat w całej II wojnie, podczas II wojny światowej. A po drugie byliśmy państwem numer jeden pod jeszcze jednym względem, mianowicie pod względem straconych wszystkich zasobów w stosunku do tych, które były przed rozpoczęciem II wojny światowej. Polska straciła około 40% wszystkich swoich zasobów w stosunku do roku 1939, a dla porównania na przykład Wielka Brytania czy Francja około 1% swoich zasobów. No w związku z tym my mamy do tego odszkodowania prawo takie jak żadne inne państwo. I jeżeli my formalnie złożymy wniosek i zaczniemy wokół tego dużą grę historyczną, która będzie miała, i ta gra będzie miała pomysł, będzie pomysł, jak te narzędzia wykorzystać, jak zorganizować konferencję na świecie, jak dotrzeć do różnych środowisk, które będą nas popierały, do różnych mediów. Jeżeli utworzy się presja na Niemcy, no to wtedy ja uważam, że to nie jest gra przegrana. Ona oczywiście będzie trwała latami, ale jeżeli my będziemy, polska klasa polityczna będzie konsekwentna w tym, to może dojść do prawdziwej realizacji postulatu praworządności. No bo w praworządności przede wszystkim mieści się pojęcie sprawiedliwości. No nie ma sprawiedliwości bez wypłaty odszkodowań za zbrodnie ludobójstwa, które popełniano w Polsce. Te środowiska, o których wspomniał pan poseł, do których moglibyśmy dotrzeć i na których wsparcie moglibyśmy liczyć, to jakie to środowiska? No, myślę, że przede wszystkim warto pomyśleć o tak zwanej zachodniej opinii publicznej. To znaczy zachodniej opinii publicznej, nie licząc tylko Europy, ale licząc, skacząc transatlantycko, tak powiedział. No i tutaj są dobre przykłady, jak skutecznie można to wykorzystać. Bo nie wiem, czy to jest dobre, ale w sensie jak skutecznie można to wykorzystać i takim państwem, które skutecznie potrafi prowadzić tego typu politykę historyczną, jest Izrael na przykład. I tam można znaleźć pełno fundacji potworzonych, pełno dziennikarzy, których przekonano indywidualnie, dotarli do tego, pełno polityków, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, którzy są osobiście w to zaangażowani. Polska Polonia w Stanach Zjednoczonych przynajmniej liczebnie jest silna, natomiast no, trzeba byłoby to wreszcie zebrać do kupy. Jeżeli dałoby się to zrobić, ja nie uważam, że to jest ponad możliwości polskiego państwa, no pamiętajmy, że Polska ma większe PKB niż Izrael, no to w przyszłości myślę, że jest duża szansa na to, żeby Niemcy coś nam zapłaciły. No pewnie nie wszystko, co straciliśmy, ale żeby ta kwota była znacząca. Zgodnie z rzymską zasadą, by oddawać każdemu, co mu się należy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za wypowiedź dla naszej stacji. Patryk Jaki, eurodeputowany Solidarnej Polski, był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję panu i dziękuję państwu. A my czekamy na kolejne propozycje naszego programu.